Witam w kolejnej części, oczywiście Docker jeszcze. Dzisiaj dopowiem polecenia. Docker S, Docker S minus A, Docker Midges, Docker RM, Docker RMI. Mamy takie poleconka. Co one robią? Na przykład Docker Images pokazuje nam, jakie są obrazy. Docker PS pokazuje nam, jakie mamy uruchomione kontenery. Tutaj jest jakiś Nginx uruchomiony, a to nawet nam się przyda później. Go sobie usuniemy. Docker RM służy do usuwania. Z opcją minus F do usuwania obrazów, kontenerów. No i sobie go usunęliśmy. Nie ma. Docker images. Tak jak widzicie jest. Docker RMI. Co sobie zrobimy? Sobie usuniemy jakiś. Nie można usunąć. No to musimy sobie go sforsować. I poszło. Mi się usunęło troszkę więcej. No bo był powiązany z tymi obrazami. No dobra. To jak widzicie, Docker.ps wyświetla nam żyjące kontenery. Docker.ps-a to by pokazał również nieżyjące, ale chyba nie mam. Nie mam nieżyjących, dobra, czyli no, po prostu all. Docker RM służy do usuwania kontenerów, minus F to jest force, żeby usunąć działający kontener. Docker RMI to jest do usuwania obrazów RM, czyli remove images. I też parametr minus F służy do usuwania brutalnego, że tak powiem. To takie poleconka, które się przydają. Ale przy uruchamianiu Dockera możemy sobie stworzyć coś takiego jak network. I mamy tak. Mamy connect, create, disconnect, exist, inspect, ls, prune. To sobie możecie prześledzić. My sobie zrobimy docker network ls. Ja mam stworzone. O, fajnie jest. Test, bridge, podman. Defaultowo będziecie mieć stworzone sobie jakieś tam kontenerki, jakieś tam, nie kontenery, przepraszam, sieci, networking, jakiś tam jest stworzony. No domyślnie ja używam podmana, tylko z takim API Dockera, można powiedzieć. I tu jest podman defaultowo, to jest stworzone przeze mnie, to jest przeze mnie. No dobra. Jak się to tworzy, no to po prostu docker create network create i na przykład test 2 i już jest. Możecie tam sobie stworzyć inne, nie tylko bridge, tylko inne ten, ale to już zachęcam do przejrzenia dokumentacji Dockera. Nie będziemy się zagłębiać. Do czego są te networki potrzebne? No, na przykład jak chcemy wszystkie kontenery w jednej sieci albo porozrzucać między sieciami sobie lokalnie, to możemy stworzyć dwie sieci i na przykład dwa różne kontenery do innych sieci. Jeżeli tam nie ma między nimi żadnego bridge'a zrobionego, no to nie będą się widziały te kontenerki tak jakby były w osobnej sieci. Oczywiście do hosta będzie dostęp, a jak zrobić dostęp do hosta, zaraz pokażę. Zrobimy sobie, że uruchomimy sobie image. Mamy tu
nasz ten na przykład to Docker Run służy do uruchomienia. Możemy tak interaktywnie uruchomić, ale to już pokazywałem. To chodzi o to interaktywnie, że się podłączamy od razu, jesteśmy podłączeni do kontenera. Ale teraz na przykład już chcemy uruchomić naszą aplikację, żeby ona sobie działała cały czas. To mamy takie parametry. Minus D detach, czyli run container in background, czyli żeby działał w tle. I kolejny, czy tutaj będzie podane, to są healthy, no widzicie, jest tego trochę. To sobie możecie to przetestować. No, dużo z tych rzeczy się po prostu nie używa. To się używa czasami privileged, ale tylko do testów. I chyba nie znajdę tego. No dobra, może sobie to przypomnę. W każdym razie. Docker run. I tak. Minus minus name. Stworzymy mu nazwę. Dobra, stworzymy mu nazwę, na przykład, nie wiem, test run i zrobimy mu minus D, żeby się odpiął i działał sobie w tle. Będzie to wersja 1, dobra. Dodamy go do sieci test. No i co jeszcze? I jeszcze jest chyba. A jest tutaj. Dobra. Nie, restart to będzie nam się restartował. Będzie nam się restartował. Ale chyba to zadziała. Restart always. Restart always, czyli nam się przy restarcie systemu będzie nam się uruchamiał. Oczywiście w produkcyjnych systemach robi się to inaczej, bo nie używa się tego komendy, tylko tworzy się system D po prostu i poprzez usługi się to uruchamia, ale tutaj zrobimy. No i tak, mamy nasz. Nasz image V1, V1. No i widzicie, i działa sobie. Ma naszą nazwę. No i teraz robimy sobie na przykład Docker network inspect i nazwa test. No i widzicie, że mamy podpięty, tak, mamy taki subnet, mamy taki gateway, że jest bridge. No i pięknie. No i nasz dockerek będzie miał taki adresik IP. No, w podmanie to trochę ten inspekt to wygląda tak słabo.
No, że tam są jakieś funkcje zaawansowane. Nie ma. Nie ma. No słabo ten inspekt wygląda, ale możemy sobie zrobić Docker inspect, chyba to jest. Docker inspect i nasz test run. No i tutaj mamy wszystkie informacje. Będziemy widzieć, że jest w jaki jest state, co jest uruchomione, jaki image, jaka jest nazwa. Jest, że działa jako sobie taki user. No i mamy nasz gateway. Zgadza się z siecią i adres IP też jest z naszego subneta. No to jak widzicie, wszystko się zgadza. I network test. No dobra, czyli też poznaliście teraz inspekta. To jest do badania. Jeżeli coś nie działa, to żeby sprawdzić szczegóły naszego kontenera. I mamy też coś takiego jak Docker Logs. I to służy do przeglądania logów kontenera. Jeżeli coś jest wysyłane do stdouta albo stdera na standardowe wyjście albo standardowe wyjście błędu, no to będziemy mieli tutaj w Docker Logs. No dobra, teraz sobie uruchomimy jeszcze jeden obrazik. W naszej sieci drugiej to będzie test 2 i na przykład uruchomimy sobie test run 2 i to będzie na przykład nginx localhost, żeby coś nam więcej pokazał. Latest. Patrzymy. No i działają obydwa, tak? Super. No to teraz tak, jak mamy tego Nginxa. Teraz pytanie, no chcemy się dobić na przykład do tego Nginxa. Chcemy wyświetlić naszą stronę, jeżeli tam hostujemy, tak? Jak to zrobić? No w ten sposób, no nie da się. Nie da się tutaj tego zrobić. No bo nie ma naszego portu. Tam mamy jakiś port wystawiony. Ale to jest mój lokalny, jak widzicie. Słucha. To jest mój Nginx. No nie widać tutaj. Nie widać tutaj, żeby jakiś Docker był dostępny. No to co trzeba zrobić? No najpierw musimy sobie ośmiercić. Jest działające, czyli z forcem. Musimy sobie uśmiercić tego na przykład naszego kontenerka i musimy zrobić sobie minus p. Ja go wystawię na 80. IP hosta, IP kontenera. Nginx słucha na 80. A my wystawimy na 80-80, no bo lokalnie już coś na 80 słucha. No. I teraz pyk. I zrobimy sobie docker.ps. Działa, jak widzicie, porty. I mamy przekierowanie portu. No i jeszcze. I jak widzicie, coś tam jest rootless port. No dobra, no i teraz sobie localhost 8080 i bateram. Mamy Nginxa. Pięknie. Działa i w ten oto sposób, tylko poprzez wystawienie portu, wystawiliśmy sobie tą aplikację, żeby nam słuchała. No i tak się dzieje, tak się robi ze wszystkim. No, tak wygląda polecenie. W takiej sieci.
Tak się uruchamia. No i to by było pewnie tyle. Bardzo krótki temacik, ale musiałem to uzupełnić, bo tego zabrakło przy uruchomieniu. To jest bardzo ważne. Także no, macie pełny przekrój Dockera. Wiedza minimalistyczna, ale wystarczająca, żeby uruchamiać, żeby debugować. No, możemy jeszcze zobaczyć sobie teraz logi. Ale chyba Docker nic nie wyrzuca fajnego, bo standardowo tam gdzieś loguje do. A jeszcze pokażę jedną rzecz. Tak, Docker logs i test run 2. A nie, no już mamy jakieś logi, tak? Mamy nawet, że się połączyliśmy. Jeżeli chcemy sobie to w streamie zrobić, no to sobie zrobimy minus F. No i będziemy słuchać na bieżąco, tak? Jakbyśmy uderzali teraz do aplikacji, to ona by nam pokazywała. No, pokazane, że curlem uderzyłem na HTTP. No i wszystko poszło. Workery są jakieś tam uruchomione. No, czyli fajnie. Fajnie, no. No dobra. Teraz jeszcze jedną rzecz, bo wszystko ładnie, pięknie. Ale chcemy na przykład do naszego Dockera z Nginxem, jak wiadomo, Nginx wystawia nam strony statyczne. Chcemy na przykład zamontować jakiś katalog ze stroną. No to nic prostszego. No taki gdzieś przykładowy Docker na Docker minus V to jest w skrócie volume. Czyli montujemy sobie tak jakby dysk volume do środka kontenera. Sobie jak teraz wejdziemy docker exec, polecenie służy do wejścia, do wykonania jakiejś komendy, no nawet nie interaktywnie, na test run 2. Tutaj zrobimy polecenie bin bash ls, co tam, bin bash ls, i to będzie nasz docker. To może sobie, to chyba tak nie zadziała jak. Dziwne. Już zapomniałem jak to jest. No dobra, weźmiemy sobie bin bash. I interaktywnie wejdziemy sobie do środka i ls docker. No i widzicie, coś tam jest pootwierane. Już jesteśmy wewnątrz kontenera i jest ten zamontowany. No to teraz, żeby pokazać, że tak jest naprawdę, to na hoście mam to samo. Widzicie? To jest mont. Montowanie katalogu. Uśmiercimy sobie. Teraz jak chcemy plik, to jest chyba plik stworzony. Tak. To są pliki. Dobra, to jak chcemy zamontować sobie plik, to jest troszkę inne polecenie. Już nie minus V, tylko mount i będzie type bind source. Zawsze musi być pełna ścieżka podana. Docker test 2 i target to przecinki, nie kropki. Target to będzie na przykład docker 2 test.
No i tak. No i sobie dalej wejdziemy do niego. I cat docker 2 test. No i jest. A teraz sobie zrobimy cat docker test 2. No jest to samo, jak widzicie. To jest, jeżeli chcecie zamontować plik w jakimś katalogu, na przykład już istniejącym i nie chcecie napisać całego katalogu, a to jak chcecie podpiąć sobie cały katalog, tylko no wtedy tym volumem to sobie nadpiszecie to, co jest w środku katalogu. Także to zazwyczaj się robi tak, że się podpina do pustego. A tutaj możemy sobie zamontować coś tam w środku kontenerze, już w istniejącym katalogu, żeby nie nadpisać całego katalogu. No i to by było na tyle w ramach uzupełnienia. Bardzo przydatne rzeczy. W sumie to wszystko, co należy wiedzieć dla początkujących użytkowników Dockera. W następnym odcinku przejdziemy do Docker Compose, pokażę co i jak to wygląda, jak się uruchamia, jak się buduje plik, jak się go uruchamia. No i sobie na tym zakończymy przygodę z Dockerem i przejdziemy do czegoś nowego. Także dziękuję dzisiaj za uwagę. No i do następnego. Trzymajcie się, cześć.